Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika Trójki, moi drodzy. Słyszałem gdzieś jakichś orków generalnie, jak sobie tak tu szedłem, ale nie wiem gdzie za bardzo, więc chodźmy tu po prostu do tego ziomka. Pokazać mu informację, że sama radzi tam. No nic, proszę. Dobra, super, dzięki. 1000. 1000 tych, dobra, okej. Okay. No, ciekawa sprawa. Teraz tak, moi drodzy, jako że w poprzednim odcinku żeśmy tam skończyli Trellis i w ogóle, nie? Bo ja... Dobra, tutaj jest jakieś orki są, dobra. Widzicie, siemano. Dobra, dajcie spokój tym dzikom jebanym. Zresztą to jest mój exp. Aha, i zajebaliście mi expa. No teraz to się pogniewaliśmy, nie? Teraz to jesteśmy pogniewani, ale dobra. Okej. Okay. Jako, że w poprzednim odcinku żeśmy sobie ogarniali, gdzie Akasza ma mistuwę, też, no to trzeba do Akaszy się wybrać. Prawda, ja... Kurde, ja źle znowu idę, bo to powinniśmy z klanu ognia do niego lecieć. Tak będzie chyba najłatwiej, że bierzemy się tak. Bierzemy grobowce przodków i idziemy sobie w tę stronę. Tym gościem w ogóle będzie trzeba iść na to polowanie na te orki niedługo, ale to na razie sobie zostawmy. Tak, siemano. Opierdol sobie kebaba. Tyk tutaj. Tyk i teraz tak. Trzeba biec. Kurwa, teraz to żebym za bardzo zleciał. Chyba, dobra, ale jesteśmy na miejscu, jest okej. Okay. Dobra, siemano wilcy. Dobra, ale tak się za bardzo wrąbałem tutaj, bo nic nie widzę. Siema. Dobra, pyk. Dobra. Okej, okay, i teraz wycofka, pijemy sobie potionka, jednego, drugiego i trzeciego. Naprawdę, ja się czuję, jakbym dzikie psy w Metinie bił, chociaż te są chyba mocniejsze trochę. Naprawdę, coś w tym stylu, nie? Wszystkie trzeba zebrać i napierdolić. Ale dobra, to kolejne, mamy jeszcze wilczki. Słuchajcie, no, próbujemy jak najwięcej levela. Jeszcze, bo jestem ciekaw, ile jestem w stanie wbić tego levela. Jak będę przechodzić to na maksa. Git. Siema. Dobra. Więc tak. Tędy muszę iść, czyli gdzieś tu w górę. Ja nie pamiętam, gdzie ten Akasza ma. A pamiętam, że jak graliśmy... Kurwa, to jakiś troll co stoi w ogóle. Yellow. No zapisz. Dziękuję. No okej, okay, no trolla to też co mogę ubić, bo to nie jest jakiś bardzo wymagający przeciwnik tak naprawdę. Podoba mi się, że miałem być łucznikiem. Będę to powtarzać w nieskończoność pewnie, ale miał być łucznik, a jest kurde miecznik zabijaka, nie? Spoko. Dobra. Tutaj był ten grobowiec. Ale my musimy teraz wejść tutaj. Tego co widzę. Tak, dobra, strzał w dupsko. I strzał w nic, nie wiadomo. No ale jak tutaj być tym łucznikiem, jak tutaj się nie da kurwa trafić z tego łuku. Dobra. A widzicie, i tutaj... O, level up, pięknie. A widzicie, to, że oni nas tutaj kurde obalają, te wilki, to dla nich jest zabójcze. Tak naprawdę, to one tak nie powinny robić, bo dostają w pierdol. Ale wiecie co, bo widzę, że mamy tutaj dość sporo. 20 sztuk prawie. A jeszcze, a w ogóle tego nie kupowałem, nie? Dobra, idziemy tędy. Dobrze, oni dali tę mapę tych grobowców, bo jakbym się ją poruszać na takiej internetowej, to mnie chyba chuj szczelił, nie? I dobra. Wydaje mi się, że to będzie trzeba iść tu na dół. Co to jest?
Co tu kurwa robicie? Bo skąd się tu wzięliście, nie? Nie, no bo to nie jest chyba kopalnia, nie? Naprawdę moja orientacja w terenie jest słaba. Jakby też rozumiem, że tu wszędzie są jakieś wilki, nie? Wilki, te, no... Orki, ale bez przesady chyba. Pójdziemy tędy i zobaczymy. To jest jakiś obóz w ogóle. Okej. Nie mogę. Mogę ci napierdolić butów ogólnie. Jaki jest mój plan? Halo? Ale spoko, bo oni muszą tu, widzicie, wchodzić w górę i... I dostają trochę po głowie. Nawet dobrze. No chyba, że właśnie mnie uderzą, ale... A to nie zawsze tak jest. Tyk. Wow. Te kręcioły to mnie doprowadzają do kurwicy, nie? A ten skąd się tam wziął na górze nagle? Czemu on za mną nie pobiegł wyjątkowo? No dobra. Trucizna go trochę zjadła. Widzicie, oni wszyscy mnie atakują w ogóle. Co się dzieje? Dobra, elo. Jakby te obozy orków i tak trzeba zniszczyć, nie? Więc... Kurde, jeżeli miałem czas, ja bym najchętniej... Teraz sobie tak o tym pomyślałem, to bym te wszystkie kurwa grobowce był w jednym jakimś streamie, nie? Bym miał ręce i nogi, no ale... Że ja nie mam czasu streamować... Możliwości chwilowo za bardzo na streamowanie, no to... Lipa, nie? Ej, ale easy obóz w ogóle do odbicia. Aha. Chwilowo easy, bo... O Jezus. No chyba, że właśnie tak to będzie wyglądać. Dobra, pite potę, ziom. A to dlatego tutaj stały te chuje, nie? Dobra. Super. Kurwa, pij te potiony, bo... Halo? Okej. I te potę. No nie. Dobra, nie jest taki prosty ten obóz, to prawda, nie umieram. Ale też nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś turbo rozpierdalaczem w tym momencie, ale... Mogło być gorzej. Dobra. No kurwa. Dawać. No jak ci idzie to rąbanie na kawałki? Pieciu. No kurwa. Dobra. Dobra. O! Ale mnie smyrnął tym mieczem, no ty kurwo! Może wcześniej gdzieś tam zapisywałem. No nie tak turbo wcześniej, ale... Miałem zapisane chociaż. Dobra, git. Gdybym tu kurwa stanął może, o. Tablozą, dobra, siema. Dobra ty, w miarę jest chyba okej.
Tak. Poszli na tego szablozęba w ogóle. Dobra. I teraz tego sobie tak ubijemy. O. Dobra, i oni teraz tu w miarę po kolei teraz podchodzą. Ten co prawda zaczął spierdalać i mi trochę utrudnił robotę, ale... No, kurwa. No właśnie. I te potę. Spierdol sobie pieczeń. Zatrzymaj się, Mora. Okej, biegniemy teraz na górę. No tutaj mamy tego zwiadowcę. Ci starzy, co tam zapierdalają za jednym kotkiem. Dobra, a to jest kolejny? Czy to jest... A nie, wcześniejszego. Wcześniej go chyba ubiłem, jak był zapis. Przed zapisem, więc... Ale tam chyba gdzieś jest ten Akasza, co? Nie, tam nie ma Akaszy, kurwa. Gdzie indziej jest? Ja nie wiem, to bez sensu. A pyk. Dobra, wycofka. No czekam tu, czekam na tych nieprzeciwników. No i chętnie to bym sobie, kurde, odbił jakiegoś tego. Tego ostatniego grobowca bym sobie zrobił, ale widzę, że nie jest mi dane. No idziecie tu? Jak ci idzie? Dobra. Nie wiem, ile tych orków trzeba tu ubić. Żeby oni byli jakby wywaleni. No ale trudno. Dalej. No. Dobra, git. Kurwa no. Oni są denerwujący, nie? To wymyśliłem teraz odbijanie obozu, kurwa, orków, nie? A ja chciałem sobie po prostu iść Akaszę bić. Dobra, dawać. Dobra, git. Dobra. Raczej wszystkich nie trzeba, bo oni w końcu robią odwrót, nie? Ale kiedy? Kurwa mać, no co za gówno. Że tak powiem, syf, kiła i mogiła, nie? Patrzcie, no się rzucili w trójkę na biednego kotka. Hello. A pierdolę, no. Ja wiem, że ja często milczę. Po prostu się próbuję skupić. O kurwa, ale zapisałem. Dobra. Potion. Nara. Co za kurwa pizduś jebany, no. Nie grajcie sobie na coś takiego. Ja jeszcze zapisałem w ogóle przed starciem z tym szamanem jebanym. No dobra. Dobra, zajebiście. Wystarczyło. Po prostu obóz orków zniszczony, tak? Fajnie. Jak Nordmar?
Nordmarze mam wyższą reputację niż u buntowników. Ciekawe. Interesujące bardzo. No ale dobra, okej, fajnie, że obóz mamy z głowy. Tą drogą. To jest chyba... ten obóz, no. Patrzcie, ten, co mieliśmy zniszczyć. Jeden z pięciu. Dobra. Spoko, mi pasuje. Mamy z głowy, więc... nie ma się co przejmować teraz. Cokolwiek. Ciekawego, ciężka skrzynia, moi drodzy. Mi pasuje. No, no jakaś kusza. Śmierć niewolnika. No jakby też chciał. To w tej oto jest. Żelidna skrzynia. A ja tu byłem. Tak, ja tu byłem faktycznie. Ja ich widziałem. Pamiętam, bo to mnie zaatakowało jakieś gówno. Okej. Okay. No, czyli jakby byliśmy już w tym miejscu. Wiemy, czym to się je. Ciężko było, ale udało się. A to najważniejsze. Że się udało odbić ten obóz. Znaczy zniszczyć go w sumie, nie? I teraz tędy, bo... plan ognia, no spoko, nie? Tylko, że my idziemy gdzieś tam... tamtą stronę. Na git. A, zajebisty plus tej zbroi jest taki, że daje odporność na choroby, nie? Zajebisty plus to jest. Co by nie mówić. Zapisuj to. O, super, super sprawa, nie? To jest pojedynek na szczycie. Dosłownie. Kurwa, kiedyś te ogry, te trolle to było coś, nie? A tutaj to jest... shit. Dobra. Wystarczy mieć full energii. Jak się nie ma, to pijesz tylko potkę na energię i chłop ci nic nie robi. Totalnie, nie jest w stanie nawet zadać ataku w ogóle. Kurwa mać. No. Nie. Jeszcze coś? Jeszcze kurwa któryś? Fireballa? I co jaja robią, nie? A tu jeszcze jeden został. Nawet was nie zamierzam lutować, bo jesteście kurwa nic nie warty. Tak szczerze, ale znalazłem przynajmniej grobowiec Akaszy. Udało mi się i tutaj jest kurwa też rozpizdziej pod tym grobowcem. Siema. No kurwa, one zawsze robią ten unik jebany. Pieprzone wilki lodowe. Nie wiem, czy zwykłe też, ale te lodowe na pewno. Dobra, i to jest taka impreza. Że tutaj mamy paru orków do ubicia. I... dobra. Ich można spróbować po kolei, nawet nam to wychodzi. Okej. Okay. Wódca hordy, dobra, no jest okej. Okay. Powiem szczerze, że poszło to łatwiej niż myślałem. Gdybym powiedział, że poszło wybitnie łatwo. Na to jak miało pójść, to to było łatwe, ale tam jest chyba kurwa ze trzech szamanów, nie? Nie wiem, czy tam dalej jeszcze nie jest jakiś obóz orków za tym. Do rozwalenia. Pyk, pyk, dobra. Weźmy sobie to polutujmy, nie wiem, czy jeszcze nam się przyda to na coś, ale... ale to już... dobra, sprawdzę, czy mam rację.
Może być, aczkolwiek nie wiem. Dobra. Ale mi tu pokażcie, jak to wygląda sytuacja. Play. Aha. Tam mamy kurwa potężnych szamanów. Dobra, ale oni mi nic nie robią z tego lodu. Fajnie. No super. No dobra. No dobra, w chuj. Ale jestem kurwa głównym w tę gierkę czasami, nie? W tym większości przypadków. A czy wy możecie po kolei podjeżdżać? No dobra, 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 zajebiście. Zajebiście. No chodźcie, 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 kurwa, chodźcie. Kurwy synki. Halo. Dobra, fajnie. No dalej, dalej, dalej. Po kolei, no. Szamanisko jebane. O Jezus, dobra. No chodź. Dobra, po kolei, po kolei. Tyk, pięknie. On ma chyba w ogóle kamień. Dobra. On ma kamień? Nie, on nie ma. Ten drugi ma. Ale dobra, no chodź tu. Kurwy synie. Zapraszamy. Po kolei. Jezus, jak ja to zrobię, to jest kurwa hit. Dobra, fajnie. Następny, proszę. Wylecz się, bo jak wiemy, nie zapisuję HP-ków. I który teraz? No dalej. Zapraszam, po kolei. Żeby nikt dwa razy, kurwa, się nie wyjebał ode mnie. Dalej, chodźcie tu. Pięknie. Halo. Po kolei miało być, ale dobra, niech wam będzie. Dobra. I tamten szaman chyba miał właśnie kamień przodków Akaszy. Jeśli tak było, to zajebiście. Jest kamień przodków Akaszy, tak jest. Jakasza nam da prastarą wiedzę, z tego co pamiętam. O, patrzcie, jeszcze jeden szaman. Mówiłem, że trzech szamanów było. Ale tu jeszcze któryś? Trzech zwiadowców tutaj jest. Okej. No ale zwiadowcy to są kurwa łatwi. Łatwi jak ci bandyci tacy basicowi, nie? Teraz już. Ja, dobra, moi drodzy. Jesteśmy blisko zdobycia całej mocy przodków. A tu mamy jakieś gówno. No to teraz trzymajcie kciuki, żeby się udało, nie? Nie pamiętam, czy to w tym grobowcu to nie jest gdzieś na początku. Siema, kurwa. Znajdź grobowiec Akaszy. No udało się. Kurwa. Gigantyczny szkielet. Aha. Nie pamiętam tego. Jakoś kurwa wyleciało mi z głowy, że było coś takiego w... w poprzedniej gierze naszej. Nie mi on obrażeń zadaje. No ale obstawiam, że nie za mało, nie? No to za gówno. No dawaj, dawaj, do tyłu. No. No super. Łykamy potiona.
No ja pierdolę. No fajnie. Potion, jeden, drugi. I teraz lecimy na tego kurwa z łukiem dziada. No a ten mnie będzie gonił, tak kurwa? No. Dobra, zaspamię cię, chuju, jest po tobie. Gigantyczny szkielet i siemano, nie? Wow, prosty. 1000 PD? Olbrzymi topór. Ciekawe, czy mogę go w ogóle wyekwipować. 1000 obrażeń od lodu. 2000 siły potrzebne, no. Jasne. Jestem ciekaw, na kodach chcę go dodać. I wiecie, jak on tam wygląda na kodach. Bezimienny z tym gównem. Cześć, kurwa. A kurwa. Nie zapisałem gierki pewnie, nie? Zapisałem czy nie zapisałem? To kurwa nie wiem. Dobra, raszuję tego Akaszę po prostu. Chuju garbaty. Nie ma Akasza, kurwa. O. Jak mi Akasza wyjebał fireballem, też się zdziwiłem, nie? Dobra. Dobra. On tak na zmianę będzie terapii zgał. No widzicie, bo nie można ich nawet spróbować z dystansu ubić. To jest problematyczne. Pierścień Adranosa, moi drodzy. Która koncentracji. No i tutaj mamy, moi drodzy, ostatni grobowiec, w który można włożyć kamień. Pasuje. I pięknie. Ta moc przodków zdobyta, nie? Ale no, my nie jesteśmy też takimi, kurde, gamoniami, żeby se to spocząć na laurach, tylko sobie pójdziemy szczyścić cały grobowiec, wiadomo. Nie ma. A pierdolę. Ej, a wiecie, że ja całą moc przodków zdobyłem, szkielety, nie? W tym nie da być bardziej przodkomocnym, nie? A tam, bo to jeszcze jest ciężka skrzynia, którą bym chciał otworzyć, bez kitu. Dobra, dobra. Jeszcze tu? No nie, no kurwa. Niesamowite. Dobra, łykamy potiona. Kurwa, tyle tych potionów tu leci. Zaraz jestem w szoku. Dobra. Teraz barbarzyńca i koniec. Przestań blokować. Nie uciekniesz od odpowiedzialności. Pięknie. Dobra, zajebiście. No, a to on był do zlutowania, tak? Jakiś topór, jakieś gówno, a my chcemy tylko i wyłącznie jeszcze sobie odpalić ciężką skrzynię i zobaczyć, co w niej jest. Temat na miecz runiczny, okej. Okay. I nic ciekawego. Dobra, no to lecimy do klanu ognia. I ten pierścień Adanosa, no to on daje manę, nie? Gdzie on jest? No, 150 many, no spoko, nie? To mogę powiedzieć za mną, ale to bez sensu. Nie chcę polować, to też nie ma sensu. Nic nie mówi, dobra, to chodźmy tylko do tego Kerta. Zobaczymy, co on nam tu powie. Jeśli chodzi... Tak. Zdobyłem moc Akaszy. To dobrze. A co z innymi grobowcami? Zdobyłem moc Snora. To dobrze. A co z innymi grobowcami? Mam moc wszystkich przodków. To dobrze. Wiedziałem, że ci się uda.
Teraz dokończ swoje zadanie. Jakie zadanie? Przegnaj orków z Nordmaru. Zniszcz najważniejsze obozy orków i zabij ich przywódców. Zadbaj o to, żeby orkowie już nigdy nie odważyli się najechać Nordmaru. Odkąd klan Młota odzyskał swój piec, orkowie nie są w stanie powrócić do dawnych sił. Teraz są rozproszeni, a ich pułkownik nie żyje. Nie wyobrażam sobie lepszej okazji do ataku. Czy mam walczyć z orkami sam? Oczywiście, że nie. Klany pomogą ci w tej wojnie. Wysłaliśmy już naszych najlepszych wojowników do obozów orków. Znajdź ich, a pomogą ci w walce. Okej, spoko. Czy mogę Lee powiedzieć coś na ten temat? Nie, nie mogę. No ale dobra, ja z nim na pewno nie będę łaził. Oswobodź Nordmar, no tak. No i co? No i mamy teraz mapę obozów. Gdzieś na południu jest w ogóle. Czy klanie Młota na przykład jest tak? Czy Fire Clan jest... Czy to kurwa jest? Wiecie, mapa świata. O Jezus, to jest tu, tak? Mi się wydaje. Na prawo od klanu ognia. I tu jest klan ognia, czyli to jest gdzieś tu. Tam jest klan, tam jest ten. No dobra, no tam to chyba w ogóle ten ziomek chciał z nami iść, nie? Dobra, gdzie tu jeszcze mamy te obozy orków? Klanie Młota. Dobra, to spróbujmy jeszcze klan Młota. I to jest tam. Dosłownie. Gdzieś o. To jest oczywiście troll, ale tego pierdolimy, wiadomo. Jakiś kurwa nosorożce. A my chcemy... O, tu jest obóz orków pod nami, nie? Gdzie tu mam znaleźć jakiś... O, ty czekajcie. Tutaj. Siemano. A? Zatrzymaj się, Mora. Pokazałeś mu. No, no respią sobie tutaj ludzie. Ją. Okej. Okay. Aha, fajnie, że we mnie wyjebał. Dobra, łyknijmy sepotę. Dobra, git. Zobaczymy, co nam tu powiedzą te ziomki w ogóle. Ugolf. Co ty tutaj robisz? Gdy tylko ty Alfa ogłosił zbiórkę odników do ataku na obóz orków, od razu pomyślałem o tobie. Że facetek jak ty oczywiście skorzystałby na mojej pomocy. W tym razie zaatakujemy. A już tak? Okej. Okay. No dobra, no to już. Widzicie, a tamten obóz już żebym rozwalił? I niepotrzebnie. Niepotrzebnie tam atakowałem obóz. No trudno, zobaczymy, nie? Mógłbym tam podejść, zobaczyć, kogo wysłali w ogóle. O Jezu. Ja tak się wjebałem z tym, kurwa, wiecie? Na siłę. Kolejna potka, Jezu, a ja bez tego jestem. O. No nie, no fajnie. Potion. Potion. Fajnie jest, nie? Dobra, fajnie. Tak, to jest gitara. W ogóle jakiś taki z dupy ten obóz postawiony.
No chuj z tego, że mam tę kurwa moc przodków, co mi to daje? Jak i tak mnie napierdalają jak tą. Napierdolę. Łykaj te kurwa potę, powiedziałem. No kogoś tam zabili. Mam nadzieję, że nie u Golfa. O, zatruł się do końca już. Fajnie. Dobra. Ej, ale ten obóz jest chyba mniejszy niż tamten, co? No, pięknie. No to ciekawe, jakich jeszcze wojowników właśnie nam wysłali do pomocy. Dobrze byłoby wiedzieć, nie? A. Dobra, no rozbijemy ten obóz i będziemy kończyć ogólnie, nie? Ale dobrze, że sprawdziłem przynajmniej jak to działa. Że dostajemy po prostu respiących się gdzieś tu z dupy ziomali, z którymi już gdzieś tam mieliśmy do czynienia prawdopodobnie. Ja też trzeba pogadać, bo mówię, kojarzę, że ten jeden ziomek chciał jakiś obóz orków tu czyścić, nie? Chyba akurat, więc nie wiem, czy to jest ten taki typowy obóz orków, ale albo oni tu, aha, bo to są główne obozy, nie? Jakieś tam. Coś takiego. Dobra, cyk. Przecież stoję. No tak właściwie to zabiłem im tu szamana, zabiłem im dowódcę. Co dalej? Jugolf tu biegnie, ta? Dobra, fajnie. No niestety ten jeden ziomek, no dwóch ziomków poszło się walić, ale Jugolf żyje. Zapiszmy sobie. Fajnie. Ja pierdolę, ja to też mam kurwa fajnie. Nie no. To jest jakiś hit po prostu, że oni są tacy kurwa mocni wszyscy. Ja rozumiem, że to są elitarni wojownicy i w ogóle, ale bez przesady chyba, momentami. Co tu się dzieje po prostu? Naprawdę, to czasami potrafi być turbo irytujące, nie? Hmm. 97 reputacji w Nordmarze mamy, okej. Okay. Zostaniemy tutaj, zapłakujemy się obozem. Orkowie mogą wrócić. Ale przecież ty sam tu zostaniesz. Dobra, okej. Okay. Niech będzie. Weźmy co trzeba. No spoko, no w sensie jakby zniszczyliśmy kolejny obóz. Myślę, że można ze dwa zniszczyć w następnym odcinku i tak sobie będziemy kurde robić to. Pogadamy później. Tak, tak to chyba trzeba zrobić. Oswobodzimy Nordmar i zobaczymy jak będzie z Myrtaną wtedy. Kurwa, co ja robię? O, dobra. Tak, pięknie. No dobra, tymczasem bardzo wam dziękuję, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia suba, łapki w górę i komentarza. No i co? Widzimy się już w następnym gotiku. Trzymajcie się i cześć!